Tak do dzieła. Także tego, no. e, Witam po obiedzie. Był, nie wiem, czy dla państwa dobry, dla mnie całkiem ok. E, ja powiem o dziwnych rzeczach. E, problem jest taki, że przez to, że właśnie zmieniliśmy konfigurację, ja nic nie widzę na swoich slajdach, więc będę znowu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jeżeli ktoś mnie nie zna, to ja się nazywam Maciej Kotowicz, pracuję w Cercie, jeszcze, zajmuję się dziwnymi rzeczami związanymi z analizą malwareu. Tak, ponieważ wszystko teraz będzie szło do wojska, w związku z czym pewnie nie będzie już całego świata. E, zajmuję się głównie analizą malwareu, eksploitacją, gram w Dragon Sector, którego chyba nie napisałem. Napisałem. No jakieś takie inne pierdoły. E, e, jak wszyscy dobrze wiemy, internet to jest bardzo niebezpieczne miejsce, prawda? Jakieś Trojany, Wormy, spamy. No, i jedną z rzeczy, którą ja się zajmuję, jest jakby wyszukiwanie tego wszystkiego i sprawdzanie dowiedzenie się, czy to jest faktycznie niebezpieczne i dużo zer, patrzysz na te bajty. Zazwyczaj wygląda to tak, że jest dużo okienek, tam są jakieś kody. Zróbmy jakieś małe, małe może zgadywanie. Ktoś zajmował się analizą malwareu, ktoś wie, o czym ja będę mówił. mam sobie pójść po prostu. To ja może jednak sobie pójdę, co? <śm> No dobrze, to jeżeli ktoś się nie zajmował i nie ma pojęcia o czym chodzi w rewersowaniu, no to to, to będzie faktycznie dziwna prezentacja, <noise> ale spróbujemy coś z tym zrobić. Ja mam na to godzinę, godzina, to nie będę starał się święcić, poświęcić, ponieważ osoba po mnie ma milion slajdów i będzie zajmować się tym dłużej niż ja. Tak jak, tak jak mówiłem, to jest dziwna praca, analizowania malwareu. To jest zrobienie tego samego w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. I w kółko, i w kółko. Ale jak jest napisane, za to pewno, prawda? To się nie skończy w najbliższym czas. Malware jest czymś, co jakby rośnie, co jest tego coraz więcej. Powiedziałbym, że coraz bardziej ciekawy, coraz bardziej skomplikowany, ale to główno, prawda? Jest coraz tak samo nudny. I o tym będzie ta prezentacja: jak nie robić tego samego w kółko i postarać sobie ułatwić życie. Przepraszam, to jest strasznie gorąco i pozwolę się to rozebrać. I się wszystko wyłączyło. <laughs> ja, Okej, okay. dobra. E, I to, o czym ja będę mówił, to jest e, szeroko pojęte diffowanie kodu, znoszkanie podobieństw i, i, i różnic w nim, e, żeby ułatwić sobie życie, żeby nie analizować tego samego w kółko i, i, i na okrągło. E, i te metody, o których ja będę mówił, są przydatne głównie do tego, ale też są używane w czymś takim jak atrybucja. Każdy pamięta ten obrazek prawdopodobnie. Mam nadzieję, przynajmniej nie chcę się nie mówić, bo był bardzo nudny. Przynajmniej dla mnie. Ale co, co jest ważne, to jest atrybucja, czyli próba powiedzenia, że coś należy do czego. Ktoś zrobił coś, ktoś jest za coś odpowiedzialny. No i jedno właśnie z tych głównych metod, których się teraz używa, to jest podobieństwo kodu. Plus oczywiście podobieństwo architektury i tak dalej, i tak dalej. I żeby Was przekonać, że to jednak trochę działa, to ja spróbuję zrobić jakieś małe demo, które pewnie nie wyjdzie, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. To będzie strasznie kurwa dziwne. Ja to jednak wezmę ze sobą. Spróbujmy to. A. O. o, panie. Technologia się zmienia. Ja Pamiętam, jak zaczynało się z takiej pięknej, pięknej sali. W... Czy to było na Politechnice, tak? Tak, gdzie nie było dosłownie nic. I dało radę. To, to co tutaj widać, to oczywiście nie działa tak jakbym potrzebował. To co tu widać to jest jakiś kawałek ID z jakimś kawałkiem malwareu, który jest świeżo załadowany. Ja go kiedyś analizowałem, ale to oczywiście jest strasznie nudne, więc modujemy taki kolejny raz z rzędu. Dużo funkcji, dużo nie wiadomo o co chodzi, więc staram sobie to życie trochę ułatwić przez dziwne rzeczy, które będę mówił potem, jak działają. Ja to mam. Tu. Jak widać, lubię skróty jednoliterowe. Po co nazywać pewnymi rzeczami? Okej. A, to tak nie działa. Ten skrypt, którego ja teraz używam, jest dość stary, a AIDA jest nowa, więc to oczywiście nie działa tak jak powinno, ale spróbujemy. Nie jest łatwe, wieszcie mi. Właśnie jest ślepy no, O, sukcesu. Coś, coś się stało. Dobra Coś się stało, coś się zrewersowało samo. Więc to już trochę nam ułatwia życie, prawda? Jeżeli rewersujemy sobie coś wcześniej, a wiadomo, to, tak jak mówiłem, ta praca jest bardzo powtarzalna, więc cały czas rewersujemy tak naprawdę to samo. No, tak. E, więc jeżeli jesteśmy w stanie sobie przygotować jakieś informacje wcześniej, jesteśmy w stanie odtworzyć tę naszą poprzednią pracę, która, wbrew pozorom, nie jest to takie łatwe, żeby pokazać, że jakaś funkcja jest, taka, jest tą samą funkcją, albo chociaż podobną. Więc techniki, o których będę mówił, postarają się wam przybliżyć, jak zaimplementować, jak podejść do problemu Mania, nie rewersowania tego samego poprzez zapisywanie swojej pracy i odtwarzanie jej na no, kółko. E, tak więc może widać, że jakieś... Ach, nie wiem, tu widać cokolwiek tam po lewej stronie? K okienko zmniejszyć. To czekaj, zrób, zróbmy tak... O, to może tak będzie lepiej. tak? Widać, że jakieś funkcje się nowe pojawiły, one mają jakieś nazwy, więc nie musimy o nich się przejmować, bo to ufamy swojej poprzedniej pracy oczywiście, że zrobiliśmy ją dobrze i to, że to się nazywa ASINIT to jest ASINIT, a nie wystać powietrze najbliższą atom, elektrownię atomową. No wiadomo, no. jedno może robić i drugie i to jest jedno, jedno i tak, takie i takie. E, to są jakieś proste sygnatury, które to robią, to jest niestety ma swoje wady, o których będę mówił później, to narzędzie samo. Ale na razie widać, że coś tam działa i coś możemy sobie ułatwić trochę życie. Spróbujmy zrobić coś jeszcze śmieszniejszego. Nie wiem, czy to zadziała. To miała być atrybucja, która nie zadziała. A, dobra, nieważne, nic nie widzę, co się dzieje na moim komputerze. walcz to. Spróbuję może później. Mm. Więc jakby nie pomodliliśmy się dobrze i chuj z tego wyszło, to ja się napiję. W szczególności straciłem swoje slajdy, nie wiem, gdzie są. O, tu są. Okej, okay. dobra, to to były jakieś sygnatury, tak? I wszyscy twierdzą, że sygnatury są martwe, a V jest martwe i to wszystko gówno daje. I teraz trzeba iść w, co tam jest nowe? Machine learning, tak? Machine learning, wielkie daty behawioralne analizy, powłamanie, cokolwiek. Wymyślimy sobie jakieś teksty i coś z tego wyjdzie. Oczywiście ja twierdzę, że sygnatury nie są wcale martwe, są całkiem dobre. Problem jest taki, że trzeba wybrać to, o czym upieramy te sygnatury. Tak? I, i, I przede wszystkim mamy źródła tych sygnatur. I te sygnatury możemy zrobić na podstawie bajtów. I to jest to, o czym ludzie mówią, że to nie żyje, bo nie da się, bo malware jest dynamiczny, jest spakowany modyfikuje się sam, robi nam herbatę w locie, albo komuś innemu, ewentualnie laskę, zależy od tego, jak bardzo seksistowskie chcemy być prezentacje e, i tak dalej, ale możemy wybrać sobie pewne cechy charakterystyczne dla na przykład m, funkcji, które znajdują się w tym malwareze e, i na podstawie nich budować jakieś sygnatury, które nam powiedzą, że ok, ta funkcja ma takie takie właściwości i, i skoro Definiujemy je poprawnie, no to jeżeli ta, druga funkcja ma takie same właściwości, no to dużo prawdopodobnie jest ta sama sygnatura, ta sama funkcja. E, no i takie cechy to może być oczywiście desemblacja tego kodu. E, mogą być jakieś stałe użyte, tak? Tak na przykład jak tam jest. E, spróbujmy to może z, zrobić opatologicznie. Hmm. To może będzie widać. O, No nie zadziała. <noise> e, spróbujmy na jeszcze sam, czy A, nierealokowany kod, to nie zadziała. Dobra, nieważne. E, tak, pewne, jeżeli mamy jakieś operacje zazwyczaj krypto, kryptograficzne, na przykład inicjalizowanie funkcji haszujących, to one mają pewne stałe, które, w których bardzo łatwy sposób poznać, dan, czym jest dana funkcja. E, no jeżeli te stałe się powtarzają, no to że zbudujemy sygnatury bazujące o, tych, o, no, o te stałe, to ona będzie całkiem porządna. E, na przykład, nie wiem, możemy spróbować zrobić Zagadkę za piwo: kto mi jest w stanie wyrecytować stałe DMD 5 Redford? Dasz radę? To jest proste. Nie wiem, ja tu tylko stoję. I z powrotem. Dobrze. Ale oni wiedzą, więc nie będę dawał im piwo, bo to bez sensu. Więc to była tylko zachęta, żeby ktoś inny się odezwał, ale skoro innego, innego nie było, to trudno. E, jedziemy dalej. E, tak, referencje do, do, do jakichś stringów, do jakichś tablic, rzeczy, które są unikalne dla danej funkcji. Wiadomo, że jeżeli dana funkcja referencuje jakieś tablice, to on coś z nimi chce zrobić, w związku z czym to jest całkiem dobra e, charakterystyka jej. E, możemy zauważyć, spróbować oszacować, jak bardzo skomplikowana jest ta funkcja. Tak? Jest coś, co nazywa się Cyclomatic Complexity. E, ja tym powiem, jak to się w chwilę później. To jest jakaś. Operacja z teorii grafów, tam trochę będzie teorii grafów, które ja nie mam pojęcia zielonego już od dłuższego czasu, ale spróbujemy coś o tym temat mówić. E, funkcje oczywiście tworzą, jeżeli przedstawimy je jako e, coś, co nazywa się control flow graph, tak, czyli jakby graf przepływu kontroli, no to mają, tworzą jakiś, skoro nazywa się graf, to jest to graf oczywiście. E, więc możemy oszacować sobie jakoś ten graf i powiedzieć coś o nim. M, 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 tak, mówiąc o, o jego kształcie, czy, czy, czy o liczbie, liczbie e, node'ów, czy, czy e, połączeń. E, dużo, bardzo dużo o charakterystyce funkcji mówi to, jakie inne funkcje on wywołuje oraz jakie inne e, polecenia systemu, apikole, jakich innych apikoli używa. O tym jest też cały spory research odnośnie samej próby oszacowania, co dana funkcja robi bazując tylko na, 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 na funkcjach systemowych, tak? Mhm. Są. E, są bazy charakterystyczne? Tak, pytanie było takie, czy są gotowe bazy takich charakterystyk? E, ja powiedziałem, że są i trochę okłamałem tak naprawdę. E, są, są jako dodatki do narzędzi czasami, przy czym oczywiście one bazują na, na, na danym narzędziu, w związku z czym bazy są na narzędzi. Sama AIDA przychodzi z jakąś ilością pewnych wzorców, nazywa się to flirt, i pozwala głównie mówić o mm, bibliotekach podstawowych danego środowiska, np. na przykład Runtime Delphi, Runtime C, Windows, whatever, whatever. To są bardzo proste sygnatury, więc one działają tak mniej więcej. Było trochę projektów, o których ja będę mówił jako na końcu, tylko na samych narzędziach, żeby A, dojdziemy do tego, ale. Tych baz za dużo nie ma. Zazwyczaj po prostu buduje się je samemu i na tym się bazuje. Bazę się buduje, bo bazę... no, <laughs> tak. e... to Tu coś powinno być. A, jest. <laughs> e... Co to powinno być? A. I teraz, mając pewne charakterystyki, mając te baj, to możemy definiować te sygnatury w jakiejś formie. Dość o... Najbardziej oczywista jest oczywiście to nie jest mój dobry dzień. <laughs> Najbardziej oczywista jest forma po prostu taka czysta, jeżeli chodzi o nie wiem, poszukiwanie bajtów. To jeżeli weźmiemy sobie bajty należące do danej funkcji, będziemy szukać tych bajtów, znajdziemy te bajty i mamy tą funkcję, tak? No to jest to procedowa pewne, że to jest dokładnie to. Szukanie bajtów jest zajebiście wolne, więc to nie działa dobrze. Możemy z tego robić jakieś hasze, więc szukać wtedy, zakładając, że danych funkcja haszująca jest poprawna powiedzmy, że MD5, SH1, SH256, whatever, whatever, jest na tyle szybka, żeby porównywać, na tyle dokładna, że możemy powiedzieć, że jeżeli coś ma dany hash, no to to jest dokładnie są te bajty. No i możemy budować jakieś wzorce, tak, jeżeli chodzi o same bajty, czyli, nie wiem, regeksy, które mówią, że no, te bajty tutaj mogą być takie, może być ich 20, może. to, to, to wpływa na wielkość sygnatury, na, na, na dokładność jej i tego inne rzeczy. No i tak naprawdę to samo możemy też... Zastosować do charakterystyk. tak? Możemy budować sobie pewien, pewną charakterystykę funkcji i ją zahaszować w jakiś sposób, co pozwoli nam w sposób w miarę szybki wyszukiwać naszą bazę, którą kiedyś zbudujemy. Jedną z metod jest budowanie engramów. To jest jedno z pierwszych miejsc, w których ja nie mam pojęcia, o czym będę mówił. Potem będziemy iść tak dalej, dalej, Ja będę teraz nie wiedział o co chodzi. A ponieważ w tym roku postanowiłem, że się czegoś nauczę, a nie będę pokazywał tego, co robiłem przez jakiś czas i zrobię coś, o czym nie mam pojęcia, więc ja się tego uczyłem wczoraj, wy się uczycie tego dzisiaj, może się nauczymy tego razem do jutra. Engramy <gry> znajdziecie wszędzie tam, gdzie jest, macie do czynienia z jakimkolwiek machine learningiem, czyli w tym momencie wszędzie, tak? Prawdopodobnie, jeżeli będziecie chcieli zamawić, zamówić kawę ze Starbucksa, czy gdzie tam się teraz zamawia kawę, to będzie to robione przez machine learning i będą te kawy dzielić na engramy i wysyłać wam pojedyncze bajty. <grym> Idea jest taka, że po prostu bierzemy to jest bardzo trudne, piękne słowo, engram, które o niczym nie mówi. Bo chodzi o to, że po prostu bierzemy kolejny ciąg długości n, poczynając od każdego kolejnego bajtu. I przez to możemy nie wyszukiwać miliona bajtów, tylko powiedzmy pół miliona. Super odkrycie. Ale na tym najwyraźniej można napuścić setki obliczeń i nie wiem, Tesla będzie tak działać. E, możemy robić to na bajtach, możemy robić to też na mnemonikach, tak? Czyli jeżeli zesemblujemy sobie funkcję, no to, to możemy mieć ciąg tych e, kolejnych mnemoników i na nich operować. I to też jakoś tam działa. Na tym też się buduje sygnatury i... i w... Głównie właśnie maszynę learningowa, ponieważ ja trochę gardzę tym pomysłem, więc tak tylko mówię, żeby było, była kompletność, a nie żeby cokolwiek tego używać. Aczkolwiek na n-gramach bazuje, wspomniana wcześniej, wcześniej technologia Flirt. Tak? Jak I, IW, znaczy ludzie z, z Hexraysa, czyli firma, która rozwija ID Pro i, i, i kompilatory Hexrays, e, tworzy te sygnatury patrząc na pierwsze. 20, 30 bajtów, nie pamiętam dokładnie ile funkcji i na podstawie tego buduje sobie sygnatury. Tak? Jeżeli funkcja zaczyna się ma takimi bajtami, no to to prawdopodobnie jest whatever, co nam wyjdzie. No możecie się domyślić, że to nie działa do końca dobrze. Troszkę lepszym pomysłem jest maskowanie, funkc maskowanie kodu przede wszystkim. Tak, Mając jakiś prosty kod z jakiegoś losowego miejsca w jakimś losowym malwareze, Widzimy, że on wygląda tak. Widzimy? Widzimy. E, to, co na przykład się. To powinno być takie rzeczy. O, o technologia. E, to, co tutaj jest na przykład zależne bardzo od kompilatora, to jest oczywiście ustawienie rejestrów, e, ustawienie e, zmiennych na stosie, tak? W związku z czym to są rzeczy, które mogą. No i te kole. Te kole, jeżeli, jeżeli rozważamy tylko. M, binarne, bazujące na bajtach sygnatury, no to to, to nam nic nie powie, ponieważ same bajty oczywiście nie ma informacji, że to jest call do open process, czy czegokolwiek innego, tylko po prostu ileś bajtów, które mówią, że w tym miejscu będziemy skakać. A, więc to, co możemy z tym zrobić, żeby to było troszkę bardziej mm, generyczne, to możemy wymaskować trochę tych bitów, trochę tych, tych wartości, które są zmienne, tak, przede wszystkim, czyli właśnie offsety w, mm, do do zmiennych na stosie, do kole, adresy do których będą, e, będą robione odwołania. Inne jumpy, tak, rzeczy, które są zależne tylko od jakby bajtów, a nie mówią o kształcie tego, co będzie wyglądać, jak wygląda dana funkcja. No i czyż to tego, co się idealnie nadaje, to jest Yara? To jest chyba jedyna, ten, te dwa slajdy to jest jedyna moja praca włożona, w sensie taka fizyczna kodowania w tą, tą, tą prezentację. Eee, tak możemy sobie wygenerować e, pewien template, który będzie odpowiadał temu, co, co, się, co, co się stało. No i potem sobie to wszystko ładnie zasemblować, podstawiając tam, gdzie są e, rejestry różne, tam no, gdzie, gdzie są jakieś zmienne rejestrowe, podstawiając rejestry i, i no, no, mm, i e, dając wildcard tam, gdzie nie wiemy, jakie bajty powinny występować, no i wygenerować sobie taki ładny ciąg, który mówi, że no okej, okay, ten kod to jest ten kod. E, może wróćmy, ktoś, ktoś nie wie, co to jest Jara. Ktoś nie wie. Jara to jest taki, m, takie narzędzie do przeszukiwania, maczowania e, wzorców do bajtów, tak. Taka całkiem sensowna, zaprojektowana przez ludzi z Virus Totala, potem kupiona przez Google razem z Virus Totalem, więc już ma, ma sukces w nazwie, prawda? Bo Google Jara czy cokolwiek. E, e, <grym> I to działa całkiem dobrze, tak? To, to jest całkiem sensowny język. On pozwala na to na maczowanie na, na, na poziomie Nibli, czyli pu, mm, 8 bitów, nie? Wiecie o co chodzi. W sensie z jakąś inną architekturę? No to akurat nie, no bo to działa dla konkretnej architektury. Tak masz inne bajty zupełnie, bo inne instrukcje. Do rzeczy, które działają na krąsk. Czyli przeciwko kroskompilacji, dojdziemy za chwilę do takich bardziej mądrych, czyli teorii grafów. Ja wtedy wyjdę. Ale to, to jest bardzo proste. To jest coś, czego ja używam na przykład do budowania swoich sygnatur, których które służą mi po to, żeby znaleźć konkretną lokalizację w kodzie przy narzędziach, których, których używamy, żeby wyciągać informacje o maluerze automatycznie. I to jest na tyle dobre, bo ja wiemy o co chodzi, wiemy, czego szukamy dokładnie i po prostu chcemy do tego dotrzeć do, dokładnie do tego kawałka kodu. Więc jakby przy używanie tego, żeby mówić, że dana funkcja jest. Dla całych funkcji jest trochę nieoptymalna. Przede wszystkim bo sposób będą wielkie sygnatury, bo kodu jest dużo w funkcji. No, do, do jakichś prostych, prostych takich patternów to się nadaje bardzo fajnie. Eee, no i można tu dość dużo wyrazić, ponieważ nie tyle możemy powiedzieć, czy dane byte się dopasowują, tylko mamy cały język logiczny na tym. Yara jest ogólnie fajna, polecam. Eee, być może w internecie można znaleźć człowieka, który zrobił całą prezentację powerpointową tylko w jarze? się Mówił się o jarze, nie mając nic innego, tylko jarze. odpalił jarę i leciały mu slajdy. Trochę awesome. Tak. Eee, trochę o haszowaniu. Jedną z metod haszowania jest, cech, oczywiście, jest coś, co nazywa się Small Prime Product. Zostało wymyślone nie wiem gdzie, ale tak naprawdę po raz pierwszy chyba użyte przez ludzi z Dynamicsa. Tu obecnie Google znowu. Nie wiem, czemu się teraz wszędzie powtarza Google. To nie jest sponsorska prezentacja, w pozorom, Ale jest to bardzo fajna technika, pozwalająca na mm, ominięcie problemu. Prze, prze, e, e, reordering instruction. E, tego, że instrukcje po, po przekompilowaniu danego kodu źródłowego będą znajdowały się, troszkę, wyglądały trochę inaczej. E, to, co tu robimy, no to bierzemy jakąś charakterystykę w tym, moment, w tym wypadku do tego, co zostało użyte, bierzemy mnemoniki. Każdemu mnemonikowi przypisujemy jakąś liczbę pierwszą, więc, żeby, żeby mieć unikalne cechy no i po prostu mnożymy. Tak, może nie jest Przemienne, czy coś tam, coś tam, więc nie ma znaczenia z której strony, więc nie ma znaczenia jak, by, jak będą ułożona instrukcje, wartość będzie taka sama, tak. Dla dobrych cech, czyli właśnie np. mnemoników, to daje całkiem dużą dokładność. Możemy to zastosować też nie tylko na mnemonikach, możemy np. zastosować na AST danej funkcji, więc to jest coś całkiem uniwersalnego, możemy pójść trochę dalej niż sam assembler i... To jest przede wszystkim jakby podstawa powiedzenia, że dany basic block to jest dany basic block, tak? Czyli jeżeli weźmiemy sobie CFG danej funkcji, no to będziemy mieli jakiś przepływ. To, co nas interesuje... chciałem coś mówić, bo widzę, że pan dobrze śpi. <śpuszczaj> Przepraszam. <śpuszczaj> Ale rozumiem braki snu, więc jakby podzielam problem. <śpuszczaj> Też bym sobie chętnie pospał. <śpuszczaj> Adrem. E, tak, to nam może e, z dużą dokładnością e, pokazać, że dany basic block jest jest unikalny, jest tym, czego, czego szukamy. I będzie to wykorzystywane za chwilę. Co my tam mamy dalej? Dalej mamy Cyclomatic Complexity, czyli to, co, o czym mówiłem, tak? To jest jakaś miara skomplikowalności kodu. Dość prost, prosta, prosta, prosta metryka. Po prostu bierzemy sobie graf, liczymy jego wszystkie krawędzie, jego wszystkie wierzchołki i robimy rzeczy. W IDA Pythonie możemy wyrazić to w pięciu, sześciu linijkach. Um, jasne. Um, basic block jest, wierzcho, wierzchołkiem krawędzią są przejścia, czyli skoki um, warunkowe, niewarunkowe. Już może faktycznie powinienem wrócić do początku, o czym ja w ogóle mówię. <grybujesz> każdy z założyłem, że będzie każdy wiedział o co chodzi, pewnie źle. Um, tak, więc z to nam mówi, jak bardzo skomplikowany jest graf. To wykorzystuje się oczywiście nie tylko przy, przy, przy tym, o no czym ja mówię, tylko też przy. Ogólnym budowaniu metryk, przede wszystkim kodu źródłowego tak naprawdę, dopiero potem ktoś wpadł na pomysł. A, weźmy co to gdzieś indziej i zobaczmy, co co chodzi. Możemy tego na przykład też używać po to, żeby zacząć w ogóle jakby analizę malware'u, tak? bo jak staniemy malware, no to jest z tego dużo kodu, dużo funkcji, nie bardzo wiemy, do czego zacząć. A jak doświadczenie albo moje poprzednie prezentacje, albo czyjeś inne mówią, że warto zacząć od miejsc, które są skomplikowane, czyli, nie wiem, jakaś kryptografia. Ogólnie, jeżeli coś jest skomplikowane, że coś ciekawego się tam dzieje, tak, więc warto by zarzucić tam okiem, być może coś fajnego znajdziemy. To samo też tak naprawdę dotyczy nie tyle co przy analizie malware'u, ale też przy szukaniu błędów. A, bo całe wszystko, wszystko to, o czym mówię, to jakby używanie tego do analizy malware'u jest rzeczą mm, drugorzędną. Dużo więcej w internecie znajdziecie, jeżeli będziecie szukać o pasz diffingu samym, czyli difowaniu paszy. Tak. <laughs> czyli najprościej mówiąc, bierzemy, no, no, bierzemy załatany błąd, bierzemy wersję poprzednią, difujemy, patrzymy, a! tu zmieniły się trzy bajty, no to znaczy, że tu jest być może był błąd, spróbujmy coś zrobić, żeby to striggerować, tak? I takie jest główne, główne wykorzystanie. E dopiero niedawno ludzie zaczęli zastanawiać się, że no, a może może jednak chcę coś ułatwić i innymi rzeczami. Tak więc ten complexity może być użyte też do tego, żeby zacząć w ogóle rewersowanie, bierzemy coś, co jest skomplikowane i patrzymy, co tam się dzieje. Być może jest to ciekawa funkcja pod względem malware'u, być może jest to ciekawe, ponieważ jest coś ciekawe pod względem szukania błędów, bo no wiadomo, prawdopodobieństwo jest, że w skomplikowanym kodzie jest więcej błędów, jest dużo większe niż, niż mniejsze. I teraz trochę magii. Ja muszę się napić, bo to będzie trudne. Tak jak mówiłem, tu będzie trochę więcej teorii grafów o której ja, to jakby zahacza te o moje czasy późnego, późnego liceum, wczesnej szkoły, które były bardzo dawno temu, kiedy byłem wczesnym chłopcem i nie tak bardzo, no whatever, nie chodziłem na konferencję. Więc teraz będzie trochę magii, znowu od ludzi z Dynamixa i to było, nie wiem, wymyślone 10 lat temu i od tej pory nikt nie wymyśli dużo nic lepszego. To jest pewna forma wyrażania charakterystyk, spłaszczania grafu, po to, żeby z grafem jest taki problem, że bardzo ciężko się go wyszukuje, tak? Że musimy mieć jakąś formę. No, no nie możemy zapytać za bardzo bazy. Daj mi ten, te rzeczy, które wyglądają jak ten graf, tak? Bardziej możemy zapytać szybko jakieś inty. W najgorszym wypadku stringi. Inty są idealne. więc Będziemy się pytać o inty. Tak, jak mówiłem, dekonstrukcja grafu do jakiejś krotki, krotka wygląda tak. W najprostszej formie to jest. Hmm, bierzemy krawędzie danego grafu i zastanawiamy się, jakie są jego charakterystyki. Jak możemy, co, co możemy powiedzieć o krawędzie? O krawędzie możemy powiedzieć to, ile ma, ile jej y, wierzchołki, które łączy, mają wejść i wyjść. Co jeszcze? E, <laughs> Ponieważ mówimy o basic blogach, tak, to chcemy też. To nam naprawdę jeszcze. Y, Porządek. Jeżeli zrobimy sobie jakiś porządek na tych grafach, to zawsze to jest jakiś porządek topologiczny, co teraz już przechodzi moją możliwość, ale e, tu chodzi o to, że chcemy mieć graf posortowany ciągiem wejść, wyjść, czyli na samym końcu będziemy mieli graf, który jakby jest e, nie ma żadnych wyjść, a na początku nie będziemy mieli taki, który, będziemy mieli taki not, który nie ma żadnych wejść. Tak czyli zaczniemy od wejścia funkcji, kończymy tak naprawdę na recie. No i teraz jeżeli będziemy mieli ilość wejść, wyjść dla każdego z wierzchołków danej krawędzi plus ich porządek topologiczny, to to nam bardzo dużo już mówi o tym, jak ten graf wygląda. To jest oczywiście dużo, ale niewystarczająco, bo tak? ponieważ możemy mieć dużo, bardzo dużo funkcji, które będą miały dokładnie ten sam kształt, a będą miały zupełnie inne właściwości, No do tego też dorzucamy charakterystykę basic blocku, czyli wierzchołków, Czyli w tym wypadku na przykład, właśnie ta, to mnożenie tych liczb pierwszych bazujących na mnemonikach w danym basic bloku. Do tego możemy sobie coś tam jeszcze dorzucić, tylko nie wiem co. Aha, tu jest jeszcze dorzucona jakaś liczba koli, która jest w danym basic bloku, z każdej strony oczywiście. No i to są jakieś krotki. Krotki są fajne, krotki są już dużo prostsze niż grafy. Dalej nie są to liczby. Najwyraźniej są magiczne metody matematyczne osadzania krotek w liczbach rzeczywistych i to jest mnożenie każdej pozycji krotki przez liczbę w z pierwiastek z i, gdzie i to jest numer, krot, numer pozycji w krotce, tak? Ktoś zrozumiał? Ja też nie. Ale działa. <laughs> nie, no jest to bardzo proste, tak? Bierzemy po prostu każdą wartość z tego, i mnożymy to razy, jeżeli powiedzmy, razy pierwiastek, razy pierwiastek z dwóch, pierwiastek z trzech, i tak dalej, i tak dalej. Czy pierwiastek, przepraszam, pierwiastek chyba z liczby pierwsze miał być, czy coś koło tego. Do znalezienia w internecie. Hmm. Tak, i, to, i, to, I to nam daje jakąś liczbę. I ta liczba jest najwyraźniej całkiem fajna. I jest na tyle unikalna, że reprezentuje dokładnie to, 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 co chcemy. I mając to, to nie tyle reprezentuje to, ale najwyraźniej ma jeszcze taką fajną właściwość, że pozwala zdekomponować to z powrotem do grafu. Ale o tym już nie będę mówił, bo to jest skomplikowane i nie mam pojęcia zupełnie o tym. Więc zostało to wybrane. I te dwie rzeczy, czy naprawdę to jest jakby podstawą tego narzędzia, Bindy, które jest bardzo znane dla ludzi, którzy zajmują się Vulnerability Researchem albo analizą malwareu. Jest też podstawą wszystkich tych narzędzi, które nami kiedyś stworzył, czyli VX Class i Bin Crowd i, i co oni tam jeszcze, poza Binnavi oczywiście. U Binnavi jest czymś innym zupełnie, związanym tylko z analizą grafów. Ale też jest jakby częścią tego całego codebase'u, który przejął Google. A prawdopodobnie da się zrobić trochę więcej na tych grafach. Yy, problem jest taki, że Czyli ktokolwiek, cokolwiek wie o grafach, to izomorfizm grafów jest trudny, czyli wyszukiwanie grafów pod, takich samych, może, do, które da się przekształcić w dany graf. Jak wiadomo czym jest izomorfizm. Jest, jest to problemem NP-zupełnym, co oznacza, że jest trudne. Wyszukiwanie podgrafów grafy też jest trudne, więc nawet nie, nie jesteśmy zbytnio w stanie powiedzieć, że coś jest częścią danego podgrafu. I tak ogólnie coś tam jeszcze innego, Podobieństwo tych grafów też są trudne, I ogólnie grafy są trudne, ja nie wiem. Więc to jakby jest wszystko fajne, ale, ale niestety poza tym, że teoretycznie da się to ładnie napisać jakiś piper o tym, to nie bardzo da się to do czegokolwiek, bo ciężko jest znaleźć algorytmy, które, które pozwolą działać i szybko, i, wyda i, i dokładnie. A... Tak. Możemy pójść jeszcze troszkę kawałek dalej. Możemy powiedzieć, że coś jest podobne, że zachowuje się podobnie. I tak jeżeli mamy funkcję, zupełnie blaboksową, 100 z bajtów nie interesuje nas co jest. Dajemy i załóżmy, że udało nam się zgadnąć calling convention, dajemy im dajemy jej trzy argumenty. Jakiś bufor, jakiś bufor i długość. Dostaniemy to, że ten bufor znajdzie się w jeden bufor znajdzie się w drugim buforze dokładnie o tej, tej długości bajtów. No to łatwo powiedzieć chyba memsby. Iba. Więc tak, jeżeli coś się coś, coś ryczy jak krowa, to jest pewnie krową. Wydaje mi się, że to było jakieś dłuższe powiedzenie, tylko nie mogłem sobie przypomnieć dokładnie, jak ono szło, ale pamiętam, że było fajne. Tak, możemy tak, takie rzeczy zastosować, za, osiągnąć na, za pomocą bardzo, może nie prostych, ale w, w tym momencie już łatwo dostępnych technologii, jak emulacja czy, czy, czy rozwiązywanie symboliczne. Um, tak, SMT solver to nie dokładnie to, 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 co powiedziałem właśnie, ale nieważne. Tak, czyli możemy sobie zaemulować ten kawałek kodu i zobaczyć wejście wyjście. Zakładając, że mamy dobry emulator przy prostych funkcjach to działa bardzo fajnie. Jak mówiłem, dla prostych rzeczy. Dla troszkę bardziej skomplikowanych, albo jeżeli Ciebie mieć dokładnie, no to możemy sobie symbolicznie wykonać ten kod, a potem te wszystkie constrainty, które powstaną, tak? zapisywać sobie a potem te konstenty postarać się rozwiązać za pomocą jakiegoś SMT solvera, typu Z3 albo jakichś innych i zobaczyć, czy, 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 albo po prostu porównać te konstrenty. Jeżeli to są te same konstelacje, to prawdopodobnie jest to dokładnie to samo. Ale no, to, to, to też jest mało, mało łatwe i mało skalowalne, bo jakby ideą jest, dobra, potem do narzędzia, Ideą jest ogólnie zbudować system, który, Pozwoli nam się podpiąć do tej bazy danych, zastać wszystkie informacje o funkcji, które mamy i jakby zaciągnąć dane o tym i, i się nie przejmujemy, tak? Więc wtedy zamiast setek funkcji rewersujemy dwie albo trzy, ponieważ te setki już gdzieś widzieliśmy. Albo jeżeli chcemy rzucać kostką atrybucji, no to wiemy, że ten kawałek kodu należy do OpenSSL-a, to jest curl, to jest coś tam i tak dalej, i tak dalej. A Na szczęście nie musimy tego robić sami, aż bardzo fajnie by było, ponieważ są jakieś narzędzia, które działają mniej lub bardziej poprawnie. Ja postaram się wam przybliżyć. To, co pokazywałem na początku, to oczywiście zgubiłem jedno z, nazywa się RIZO i to jest bardzo prosty skrypt od człowieka, który nazywa się, o w mordach się nazywa. Występował w internecie podnikiem tts 0 i zajmował się głównie um, połnowaniem routerów, kiedy to jeszcze nie było modne. Cześć Michał. Pozdrawiam do komatych. Przepraszam. E, e, on to stworzył, ponieważ brakowało mu heurystyk odpowiednio, um, odpowiednich heurystyk do wyszukiwania kodu bibliotecznego w, dużych, y, w dużym firm firmware'ze. No i jak widać, pokazałem to na początku, to działa całkiem bardzo dobrze, ja tego używam bardzo e, z, z dużym rezultatem, po każdej przeanalizowanym malwareze generuje, on bierze wszystkie funkcje, które już mają nazwy, robi sobie z nich pewne charakterystyki, robi z tego jakiś hash i zapisuje sobie to w jakiejś prostej bazy, prostego pliku e, tekstowego bodajże, do jakiegoś pytonowego. nowego, i potem można sobie to wszystko odtworzyć ładnie. E, Minus jest tego taki sam też jak flirta. Tak? Flirta, jak mówiłem, działa na, na dużo bardziej e, dokładnej zasadzie. To nie jest po polsku. E, że bierze jakiś tam kawałek początków, mierzy jakiś początek funkcji, nie ma go sobie z nazwami. Główny problem tych narzędzi jest taki, że one mają tylko informacje o nazwie funkcji, nic więcej. A jednak z rzeczy, jedną z rzeczy, która jest bardzo ważna podczas rewersowania, jest, no to jest posiadanie typów, który, których. Obsług, no, których którymi operujemy, tak, czyli jeżeli funkcja bierze jakieś argumenty, no to chcemy wiedzieć, jakie to są argumenty, przede wszystkim jakie mają typy, że są te jakieś sygnatury, no to chcielibyśmy te sygnatury nie rewersować znowu, tylko mieć zaimportowane. Niestety żadne z tych narzędzi tego nie posiada. Dlatego są smutne. Możemy znaleźć trochę podobieństw i to są projekty, które przychodzą i odchodzą. BinCrowd od Dynamics upadł. W tym momencie przeglądałem trochę tych rzeczy i wydaje mi się, że był jedną z najlepszych form, Działał dokładnie tak, jak mówiłem. tak? już sobie MD indeks z danych danej funkcji, wysyłał informacje o tej funkcji na serwer, zapisywał to sobie wszystko fajnie. Tylko chyba znowu by z tego spamiętano. Ale no, to, tak jak już nie działa, to dłużej niż ja pracuję w cercie, więc nigdy by to nie interesowało dokładnie. Najnowsze jest to, co jest na samym dole, czyli first. Function Identification Recovery Signature Tool od um, takiej firmy, nazwam, która nazywa się Talos, czy tam Cisco. E, jest to pewien, e, pewna próba od zrobienia dobrego narzędzia, która została pięknie zaprzepaszczona, ale nie za chwilę. Najpierw o Crowder, które było moim zdaniem idealnym narzędziem do pracy i, i działało dokładnie tak, jak było trzeba, czyli brało nie tyle co z sygnatury funkcji zapisywało, ale brało też typy i zapisywało i można było sobie wszystko ładnie importować, definiować, wybierać, czy ta funkcja jest odpowiednio, czy wierzymy danej osobie, która zaplodowała tą funkcję, bo to wszystko było oczywiście w jakimś klaudzie, co ludziom się nie podobało, bo nie chcemy się dzielić danymi, ale to już jest inna sprawa. Y ale to działało w miarę dobrze i pozwalało właśnie importować odpowiednio dużo danych. Jak pierwszy raz rewersowałem Zeus'a, to pomogło mi to strasznie, bo rewersowałem tylko 40% kodu, a nie 100%, bo większość okazało się, że było wcześniej. że eee, nie wiem za bardzo nic, ponieważ jest francuski i wszystko jest po francusku, ale mają jakieś fajne pomysły na, na, kolejne, sygna na kolejne hasze, które najwyraźniej działają też całkiem dobrze. Polecam poczytanie tego papieru po francusku, jak ktoś go umie poczytać. A tak, jak mówiłem o firstie, first jest jakąś próbą, jest jedyną z tych wszystkich rzeczy dostępną w pełni publicznie, ale nie polecam czytania, chyba że to chce mieć koszmary senne. To jest mniej więcej dużo tysięcy linii kodu w jednym pliku i wszystko naraz, klasy na klasie, za klasą, funkcje w tym wszystkim. I ogólnie śmiesznie działa to tak, że bierze wszystkie bajty danej funkcji i wysyła je na serwer. I na serwerze robi wszystko od nowa, czyli dekomponuje, dekoduje instrukcje, robi jakieś. Zdefiniowane przez nas, albo tam są trzy, trzy, y, trzy moduły zdefiniowane przez Talosa, to, to jest po prostu takie same bajty. Y, po y, asemblacji bierze y, jakieś maskowane bajty, czyli usuwa te te, zmien te, te te kawałki kodu, o których mówiłem wcześniej, i porównuje je. I chyba to było coś tam jeszcze, ale też jakieś bardzo proste i, i mało, mało wiarygodne. Y, Aha, po prostu liczy hash z mnemoników, przepraszam. SH1 po prostu z mnemoników danej funkcji. E, no i to wszystko jest bardzo piękne i fajne, tylko jakby tracimy wszystkie dane, które już ma IDA u nas, tak? Czyli całą tą, 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 tą strukturę grafową, która jest dość ważna. I też nie zapisuje typów. ale jest. E, tak, jest trochę rzeczy, które działają, jakby są zainteresowane bardziej różnicami niż podobieństwami. To jest wcześniej wspomniany bindif. Który chyba jest dalej rozwijany, wydaje mi się. Jest. E, miał być open chyba nie wyszło. Kosztuje jakieś 200 dolców? Nie miał być. Aha, no tu można sobie binarkę, ale nie można zobaczyć, co jest w środku. Więc można sobie porewersować. E, tak, i to sobie jakoś tam działa. Jest TurboDiff, da Darun, Grim. Potem był jeszcze PatchDiff, to są takie wszystkie próby zrobienia bindiffa po raz kolejny, w momencie, w którym on kiedyś był Dynamics, jak został kupiony przez Google, a w pewnym momencie został zatrzymana ta sprzedaż i ludzie zaczynają się zastanawiać, że nam brakuje tych narzędzi, to stworzmy jakieś sobie własne i takie inne rzeczy. One już chyba żaden z nich nie jest rozwijany. Widziałem, że jest parę prezentacji or 2 Ja mam o R2 bardzo mm, specyficzne mniemanie, więc z czym pozwoliłem sobie zamieścić, że jest R2D, w który nie wiem w ogóle, czy działa. Kiedyś próbowałem cośkolwiek zrobić, to się to, to sekwoltował cały czas, więc może działa lepiej, to było parę lat temu. Jest najnowszy, for, najnowszy projekt człowieka z... E, nie z Katalonii, tylko gdzieś obok. Jeszcze z Hiszpanii, tak czy siak. E, e. Z kraju Basku, właśnie, dokładnie tak. Dziękuję. E, nazywa się Johan... Nie, nie wiem, jak mnie kiedyś znajdzie, mnie, mnie zabije za tą prezentację. Jak? No nieważne. W internecie występuje jako metalast, między innymi jest autorem książki o hakowaniu antywirusów. E, I o, to jest jakby dość nowe narzędzie, chyba ma dopiero dwa lata. Ma wszystkie te schematy, o których ja mówiłem, plus dużo więcej, przede wszystkim jako pierwsze narzędzie wykorzystuje to, że mm, mamy już trochę więcej niż tylko dezassemblację, mamy też dekompilację, w związku z czym możemy działać też na tym, tak? w związku z czym te wszystkie heurystyki stara się zastosować też do kodu zdekompilowanego, e, jeżeli oczywiście mamy dekompilator. E, niedawno jakaś część, jakaś część została dodana, w sensie, jedną z, z silników dezassemblujących i generujących grafy do diafory jest też e, radar, Grę. W jakiejś tam stopniu ponoć też całkiem dobrze działa. Prezentacja była na R2 konie w ostatnim. Polecam nawet nie tyle, żeby zobaczyć to, że działa z radarem, tylko po prostu jak działa. To jest całkiem sensowna. Co dalej można by z tym zrobić? Można pokusić się o jakieś inne śmieszne hasze. Wczoraj mi powiedział znajomy, który zajmuje się takimi rzeczami w uczelni, że jest coś takiego jak minhasz, simhasz i że można by to użyć na zbiorze różnych cech. Minhasz i simhasz to są hasze używane przez. E, znowu przez Google, bo <grych> przynajmniej tak zostało powiedziane. Minhasz był używany w Altawiście, a simhasz w, w przeglądarce, o wiadomo. E, do wyszukiwania podobieństw w stronach, więc jest pewna szansa, że działa całkiem dobrze. Ja więcej pomysłów chyba nie mam. Jeżeli ktoś ma, to chętnie posłucham. A tak naprawdę to, to trzeba robić, to trzeba ruszyć dupę w troki i napisać konkretny kod, który będzie działał tak jak trzeba. E, bo no, jest to takie narzędzia, które jest używalne, jest otwarte, coraz nie ma. Ja się próbuję na to, za to zabrać, stąd ta prezentacja między innymi, po to, żeby sobie uporządkować tą wiedzę. Chyba, że... Chociaż jestem w stanie wierzyć, że stworzyłem więcej chaosu niż w porządku, ale ja lubię chaos. E, więc tak, jeżeli ktoś chciałby przykład pr pracować ze mną przy czymś takim, to, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie, to też fajnie. Ja może w końcu się zbiorę i to zrobię. E, jeżeli cokolwiek z tego było interesujące, albo lubicie masochizm, albo na przykład nie chcecie pracować w wojsku w najbliższym czasie przy Security, to zapraszamy do nasku. E, I to byłoby na tyle ode mnie. Jakieś pytania? Nie, przyzwyczaiłem się. Jak można sobie poradzić z obfuskacją kodu? Nie wiem. Czymś takim? No tak. Nie bardzo można. To są oczywiście statyczne narzędzia, tak. Duży plus jest taki, że przy rewersowaniu malware'u kod nie jest obfuskowany. Jest obfuskowany na początku, jak już rewersujemy dokładny malware, no to zazwyczaj już nie jest. Bardzo rzadko jest. Bardzo, można sposób sobie poradzić taki, żeby napisać depuskator wcześniej dopiero potem zastosować za narzędzia do tego konkretne, tak? Czyli do packerów to też się tak to samo się to. Do, do packerów, no packerów nie chcesz identyfikować za bardzo, nie chcesz ich analizować przede wszystkim. No bo, bo odpakowujesz go dowolnym, dowolnym, dowolnym metodą, tak? Ja w ogóle nie, odpaku, nie zajmuję się rozpakowywaniem malur. to jest straszne... Strata czasu. Jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy puszczają wszystkie te miliony wideo, wideo na YouTube, jak odpakować malware. No naprawdę to strata czasu. To wszystko można zrobić półautomatycznie, o czym już kiedyś mówiłem sobie drogą. E, więc tak, jeżeli jest rozpakowany, jeżeli dalej jest no to można napisać jakieś narzędzie, które nam to do, zdeofuskuje i będziemy działać dalej na, na tym, co już mamy. Coś jeszcze? No to dziękuję